Siema, siema, witam Was na moim kanale w następnym vlogu. Chyba to już będzie ostatni vlog z Zawoi. Nie wiem, zobaczymy. My się zbieramy, jedziemy na stok, pada śnieg. No. I teraz sobie wróciliśmy do domu i siedzę. Piję taką kawę. Latę. Kawę latę. Dzisiaj tak, wypiłam tą... Piję tą kawę, wypiłam kawę cappuccino i wypiłam ja jeszcze Monstera. Także no, rozbudzona jestem na maksa. No i tak, wracaliśmy, tu upadało mega, mega śnieg. Teraz słońce wychodzi, także może pójdziemy później na... My sobie poleżeliśmy, teraz zjedliśmy lacuchy, ciocia przyjechała z włosów, bo jeszcze miała tam poprawki różne i tak dalej. I będziemy grać z kuzynem w Monopol. Może pójdziemy później na spacer, zobaczymy. I przed racuchami zjedliśmy obiadek. No, od początku zjedliśmy obiad, potem sobie poleżałam chwilkę. Zjedliśmy racuchy i będziemy grać w Monopol. Tak, w tej kolejności ma być. No, a ja idę teraz na dwórek. Tam do nich postać sobie chwilkę, a może później pójdziemy na spacerek. Ogólnie my byliśmy w sklepie, kupiliśmy jajka, koperek, kupiłam Zuzolę sobie, Hero Zero chyba. No i mój kuzyn kupił sobie Cola Zero, wróciliśmy do domu. No i przyszłam do auta po cukierki, nim dwa, mama prosiła, no i co, moja mama i ciocia grają w karty, my będziemy grać zaraz na łóżku z kuzynem w Monopoli, także tak spędzimy wieczorek. Tego vloga połączę już ze wszystkich dni, których tu będziemy, nie będę go rozdzielać, to będzie taki ostatni vlog, jak wam mówiłam na początku. Bo tak, ten vlog wleci w niedzielę, a my w niedzielę rano wracamy. My sobie gramy w karty i oglądamy Netflixa, także tak nam minie wieczór. Zjedliśmy kolacyk, to jest... Witam Was w sobotę, wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie. Mam oko całe wspuchnięte, wziąłem sobie tabletki. No i co, będziemy się ubierać, jedziemy na stok, żeby sobie mój kuzyn pojeździł. I później idziemy po torta, odebrać torta i świeczki. I to jest taki nasz ostatni cały dzień tutaj, bo już jutro wracamy do domu. I kochani, ja nikt żadnych hejtów, że jest wojna na Ukrainie, a ja wstawiam filmy. Wiem, że jest wojna na Ukrainie, na moim Instagramie, na moim Facebooku prywatnym i na moim Instagramie prywatnym, że tam zdjęcie z flagami Ukrainy. Ukraina, jesteśmy z wami. No ale co, trzeba żyć dalej. Wróciliśmy do domu. Byliśmy w międzyczasie odebrać tort. No i byliśmy teraz z kuzynem w sklepie. Miałem sobie Twixa do picia i Pepsi miętową. I mój kuzyn powiedział, że mam dziwne smaki. No piję Pepsi miętową, ale mi to smakuje. No. Każdy ma swoje smaki, jak to się mówi. No i co, nie sobie Twix, zapuszczę sobie jakiegoś vloga na YouTube, obejrzę. W międzyczasie byliśmy odebrać torta dla mojego wujka, bo ma dzisiaj urodziny i tak jest zarąbist. Po prostu zarąbisty jest ten tort. Zjedliśmy obiad. No i co? Ja sobie teraz przyszłam na górę, będę oglądać
jakiegoś vloga, albo sobie puszczę muzyczkę i zacznę powoli tutaj ciuchy ogarniać, albo poskładać je trochę, albo jutro, jak mówiłam, wyjeżdżamy, a ja teraz byłam zrobiona w ciuchach, także to sobie ogarnę i puszczę sobie muzyczki, żeby tak na sucho. Zawsze jak ja coś robię, muszę mieć muzykę włączoną. Nie wiem, czy też tak macie, czy nie. Także ja coś biorę za ogarnienie tego tutaj. I widzimy się później. Ogólnie pobraliśmy z kuzynem w sklepie. Zrobiłam śmietankę do kawy. Później wróciliśmy i sobie leżeliśmy z wujkiem. Który przyjechał mi dzisiaj godziny i dlatego byliśmy po torta. Tak spędziliśmy dzień. Teraz będziemy grać sobie razem w karty. Mam, że już jestem w połowie spakowana, bo jutro wyjeżdżamy. Także połowie już mam ciuchy ogarnięte. Tak myślę, że trzeba trochę ogarnąć. Ale to zrobię już jutro rano. Dzisiaj sobie posiedzimy, gramy w karty i zobaczymy, co jeszcze porobimy. Oglądamy filmy na Netflixie i tak spędzamy wieczór. Siema vlog. Wstaliśmy z godziny 9 prawie. Ogarnęłam się trochę. Zjedliśmy śniadanie, ogólnie dzisiaj jest niedziela. I pakujemy się pomału. No i dzisiaj wyjeżdżamy, bo już jutro do szkoły, no niestety. Także już tu mam walizkę spakowaną, jeszcze muszę torbę spakować, laptopa spakować. Ja już jestem spakowana całkiem. Zobaczcie, tam są moje rzeczy. No i co jeszcze? Musimy troszkę ogarnąć. Później wam nagram room tour. No jak wszystko już będzie ogarnięte, to mam walizki, bajzle i tak dalej, ale w sumie mogę wam już pokazać górę, a dół wam pokażę później tego domku, także zapraszam na taki mini room tour. Także tak wygląda góra. Na górze są same łóżka, szafa i toaletka. Są dwa łóżka pojedyncze, jedno takie podwójne. I to podwójne jest jeszcze niepościelone, ale to będziemy później robić. A teraz zapraszam was na dół. Ja mówię, że przeszłam za bałagan, ale wiecie, jak to jest w czasie pakowania, jeszcze musimy pogodnie ogarnąć, pomyć naczynia. Jak widzieliście, ale jest jeszcze troszkę bałagan, wyrzucić śmieci. No ale to zrobimy, jak wujek przyjedzie z ciocią i z kuzynem, bo gdzieś pojechali. No, zostawiliśmy się w domu i zaczęłyśmy się pakować. No. A ja teraz sobie będę siedzieć. Przepraszam za mój głos. I no nie, zobaczymy. Może jak teraz nic nie będę robić, zacznę montować dla was tego vloga. My już jesteśmy w domu. Spakowałam się, także szykuję się teraz do szkoły. I co, i dziękuję wam za tego vloga, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że takie krótkie vlogi wam się spodobały. A tutaj już wracamy do rzeczywistości. Także no.
dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Nie nagrywałam tak za często, bo nie chciałam dużo z kamerką.